Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Fikusek, a dzisiaj chciałem wam przedstawić materiał, w którym to staniemy się Batmanem. Dostałem zlecenie, że potrzebuje nasz świat, więc co ja muszę zrobić? Wejdziemy przez portal, pyk. Więc co ja wam mogę powiedzieć? Biorę sobie, pyk, skinek Batmana i musimy uratować Nexus przed niebezpieczeństwem. Dobra, chyba prosto. Jakiś ładny kolor, groźny czerwień. Z domieszką białego, niech będzie, dobra. Zostałem Batmanem. Pyk, dobra. Zostaliśmy Batmanem. Let's go. Tylko sumy broni nie mam. Dobra, niech będzie to, Batmanowy pistolet. Jeszcze raz fotę robimy i lecimy z tematem. I co trzeba napisać? Witam, jestem Batmanem, gdzie jest niebezpieczeństwo. Poszukujemy niebezpiecznych ludzi i dziwnych obiektów. Okej, okay, jakieś jajca tutaj są. Raczej to nie są bomby. Nie wiem, podniosłem, jest dobrze. U Eliski? Dobra, gdzie jest ta Eliska? Trzeba ją znaleźć. Kurczę, nie widzę jej. Lecz Eliska pisze, żebym wziął ziemniaka. Dobra, i teraz... Czy ziemniak? Czy Eliska, której w sumie nie widzę? Nie wiem, chyba się ukrywa. Ona jest chyba większym niebezpieczeństwem, tak szczerze mówiąc, ale nie jestem do końca pewien. Grzecznie zapytam, co się tutaj dzieje, bo... Szony, ogarnijcie się. Tata święta, troszeczkę powiem... Nie za fajnie. Co ten fikusek u ciebie? Nie jestem fikuskiem, aktualnie jestem Batmanem. Twoja matka z klapkiem. Nie mam pojęcia, o co tutaj chodzi. No, siema ludzie, ale co się dzieje w ogóle? O co tu chodzi? Okej, okay, Eliska pisze, że ma dość BSP i nie wiem czemu, ale nie widzę niku w ogóle. Dobra, więc ogólnie co ja mogę wam powiedzieć? Oki to wypinda. Ole, tutaj są famscy ludzie. Bez przekleństw. Nie można tak. Kim ty jesteś, żeby tak przeklinać? Ty też. Widzę, że tutaj jesteś ten. Wulgarne społeczeństwo tutaj jest. Nie wiem, czy ja mogę wam powiedzieć, no. Jak mam uratować to BSP, skoro tutaj są tak tacy chęcy ludzie, oczywiście żartuję, nie? Ale nie przeklinajcie tak, lećcie się. O kurczę, to jest jakaś totalna drama, ja tutaj w ogóle nie chcę się w to pamiętać. No właśnie. Ale Batman też nie ratował tylko samych ludzi, oczywiście grał również na różnych światach. Ja pierdzielę! Zabijał on również złoczyńców, wiadomo, jak to jest. Aha. Czasem musiał również coś budować Batman, wiadomo, jak to jest. W sumie nowy skinek możecie użyć. Dobra, wracam na ten Nexus, bo tak szczerze nie wiem co innego tutaj nagrać. Z tym Batmanem noszył, wiodł. Dobra, nie wiem co ja odwołam, tak szczerze. Ten film jest mega cringe'owy. Dobra, więc tak, ogólnie ogłoszenia parafialne, tak, stałem się Batmanem. Tak, mogę mieć skina jak jeden z osobników na Blockstar Planet, co nikogo nie wymienię. No i muszę wam również powiedzieć, że nie mam pomysłów, co mam w sumie nagrywać, więc będę Batmanem. No, dobra, nie wiem, co gadam. No dobra, w sumie nie mam pomysłu za bardzo, co tutaj mogę więcej dodać do tego materiału. Ogólnie, co do tego, również chciałbym powiedzieć wam, że będę robił właśnie... będę właśnie robił... konkurs, a dokładnie na prefabrykat. Kiedyś był taki konkurs na prefabrykaty, w którym chyba 5 osób wygrało i chciałem wam powiedzieć, że robię coś podobnego, a dokładnie za niedługo mam urodziny, więc powiem wam tak, czas będziecie mieć tydzień, jak to widzicie, powinien teraz być napisany na ekranie. Co trzeba będzie zrobić, tak jak właśnie mówię, do tego czasu stworzyć prefabrykat, jakiś urodzinowy, no, nagram materiał w dzień urodzin, bądź właśnie dzień później, który właśnie będzie rozstrzygający z tych prefabrykatów, stworzę mapę, parkour, bądź jakiś tam świat, czat, wiecie o co chodzi, ale raczej będę chciał starać się zrobić parkour i właśnie kilka osób wygra. Więc tak jak mówię, coś urodzinowego stworzyć, coś związanego może ze mną, może z grami, oczywiście Blockstar Planet, takie coś, żeby się po prostu wyróżniało. Ale z drugiej strony nie trzeba robić czegoś, nie wiem, związanego ze mną, czy tam urodzinkami. Bardziej po prostu jakieś mega epickie prefabrykaty, ale oczywiście jakieś takie urodzinowe również będą mile widziane. Więc ogólnie
to by było na tyle, jeżeli chodzi o to. I co mogę wam powiedzieć więcej. Sam konkurs, nie wiem czy fajny czy nie, ale na pewno mi się to spodoba oraz miło mi się zrobi, jak na przykład ktoś coś zrobi. I no, po prostu będzie fajnie. Też po prostu będą jakieś tam nagrody, nie wiem do końca jakie. Jeszcze się nad nimi zastanowię. Też nie wiem, ile osób do końca wygra, ale tak jak mówię, trzeba będzie to stworzyć. No i co ja wam powiem. Ostatnie prace to wyglądały tak. Tak jak tutaj to właśnie widzicie, czyli po prostu na przykład to logo, na przykład to ilustracja, albo na przykład ten zegar. Czyli po prostu chciałbym coś ładnego, kreatywnego, może być związane z urodzinami moimi właśnie i tyle by było. Więc no, czas macie, tak jak mówiłem, tutaj napisane. I no, to by było na tyle. Siemano. Botman do was przyjdzie, jeżeli zrobicie dobry uczynek.